Siema, witam Was na następnym skrócie transmisji. Dzisiaj naszym celem będzie pojechanie na ulicę Obi-Wana Kenobiego, a co się stanie po drodze, to sami zobaczycie, bo działo się naprawdę dużo rzeczy. Ja dzisiaj chciałem na tą ulicę pojechać, póki jeszcze światło jest. Na tą ulicę? Obi-Wana Kenobiego. Jest Obi-Wana Kenobiego z Toruniem. Pod Toruniem. Grębocin chyba? Sądzisz, że ja tam Ubera złapię? Tam raczej nie, bo to jest już... Kurwa, a to mnie jeszcze drugie, muszę zrobić jeszcze jedno, to może jakby... Na bonus? Co? Na bonus? Aha. Zobacz, to jest tutaj, to już jest za daleko. O kurwa, no trochę za daleko. Ale ci coś pokażę teraz. Uważaj, bo... Mówiłem ci, że MDS, więc lepiej już usiąść, bo... Co się dzieje z tym ekranem? Tydzień temu mi go zalało. I po wtedy cały czas? Tak. Ale to zobaczysz. Czekaj. Ale Matrix. Poczekam sobie, gdzie to mam dzisiaj. Pa, zobaczyk. Z Galczyńskiego. Czy to jest kwota za zamówienie 59 tak, nie, zł? Ale zobaczę na piwku. 4 dychy na piwku. To prawie mój najwyższy w życiu. To prawie jest mój najwyższy w życiu. Mój najwyższy w życiu to jest 5 dych, normalnie dostałem błękitę do łapy. To u mnie tak samo, tylko że to było 23 grudnia o godzinie 23 coś. W sumie możemy jechać powolutku na tą stronę, chyba że się naprawdę śpieszy tam do tego zrobić. Nie, tylko że wiesz, zanim będzie ciemno, chciałem tam... A po co? Żeby pojechać sobie. Ja pierdolę. Trzeba mieć w życiu małe cele. A ja mam cel, kurwa, zrobić dzisiaj jeszcze jedno zlecenie, żeby mieć bonus. A ile bonusu? 3 dychy. Plus zlecenie to będzie miało coś około 4 z jednego zlecenia. To warto dzisiaj, to jedno zrobić. To dzisiaj 110 wyjdę. Więc możemy jechać w kierunku Rybnikowa na pewno zlecenie spadnie. I pojedziemy wtedy, wyłączył Uber, a pojedziemy do tego Kenobiego. Dobra, to jedziemy w stronę Rybnikowa. No to ugadanie, jesteśmy. Pozdrawiam czaty, nie wiem czy tam... Wagabunda jeszcze nic nie siedzi? Jeszcze nie siedzi. Jeszcze nie siedzi? Boże, kolejny film ze Stasią, nie tego się nie znamy. Ja mam chyba jakieś parcie na to szkło. Halo! Uber! Jedno zamówienie, PLS! No i teraz jak na złość nie dostaniesz. Co? Teraz jak na złość nie dostaniesz. Nie. Były takie sytuacje, wiesz, był jakiś miesięczny bonus, no. Nie 2 dychy, tylko na przykład 100 zł, no. Czy 200, czy 150. To były takie sytuacje, że zamawiało się dla siebie. No. To jest steward, że robiliśmy takie akcje, chłopaki zamawiali online'ami, a potem anulowali. Jeden, że miałeś zapłacić normalnie za dostawę, to jeszcze się na 50 zł. Żeby progi robić? Żeby progi robić, żeby hajsinga no. Ale były telefony potem, że wiesz, jak raz się to zrobiło, tylko czasem na przykład 3 brakowało do 200 zł. No. I wiesz, i zamawiało się tu for you, tuż koło Maka. Leci, jedna rzecz, leci. Buty ktoś zgubił. Cejrowskiego się bawi. Ewidentnie. Nowe gogle mi przyszły. Właśnie widzę. Zgadnij, ile kosztowały. Ile mogły kosztować? Za 100 coś? 20 zł. Pierdolisz. Chcesz mi zamówić? Dam ci kasę. Chcesz się przejść? To się nie zabij. Postaram się. Tu masz górki, to sobie pośmigaj po nich. Dobra. Kurde, hamulce linkowe. Muszę się do tego... A, to jest ten tylnienowy, co wczoraj go robiłem. Jest zrobiony ładnie. Jak żyletka. A, bo tu masz, tak, tu jest przód, tu masz tył. A ty co masz u siebie? No, ale chyba nie. Nie, tylko że wiesz, przez chwilę musiałem przypomnieć sobie. To sobie zrób próbkę, wróć górkami, a może coś do tego czasu dostanę. Dobra. Wiesz, nie zepsujesz, to naprawiasz. O, Kuba podejrzewam, by go zelektryfikował ja pewnie. Szczerze? Bałbym się trochę. Tu jest mało miejsca na aku. Tu musiałby mieć garba. Ja muszę poprosić, Darek ma taką samą ramę, mój kumpel i zrobił z niego elektryka.
I pytanie, czy jest sens? Czy PM7 gdzie w tym leciał? Wiesz, hamulce na linki, przerzutki, to połowę części byś musiał wymienić. Amora na pewno, nie. Żeby go nie złamać. Gdzieś tu... Lekki luz! O kurde! Trochę amorek dobija! Ten amor z przodu pracuje? Tak. Bo tak jak... Jakiś czas temu chyba pękła tam sprężyna i... Ale ci powiem, ja jestem lekki, więc ja... A no. Ja kiedy dobijam do końca, nie? A ty... cały czas jest dobity. No. Ale aż tak? Tak, aż tak. No to co, sprężynka do wymiany? No, tak. Będę nawet cały amortyzator. Ja się będę kierował, ewentualnie powolutku skierę podstawówki, może mi coś padnie. A ty celeć tam na tą gronową i wtedy jak będziesz wracał, to po prostu mi zapisz, nie? Dobra. No na tym, na lepiej na bezku. Dobra, dobra. No to zobacz, jak mówisz na tę kolejkę. No na razie. A to jest jedna z charakterystycznych cech pracy na dostawach, że ponad godzina siedzisz za darmo i zostajesz tylko po to, żeby zrobić gwaranta. Znaczy, nawet nie gwaranta, żeby zrobić bonus. Jeżeli nie wpadnie, to będziesz siedział za darmo. I nie wiadomo, czy cokolwiek wpadnie, to, ale... 104 prosto dalej, buźka mrugająca okiem. 539 Stanford Street, buź na dole. Dobra, ryzykujemy. A, i koniec. Jakieś dynie chyba tu rosną. Tędy za daleko nie zajedziemy. Turystyczna. Dobra, no tutaj musimy i tak ominąć właśnie rzeczkę. A jest mostek. Dobra, dzięki, że mnie pokierowałeś, bo sam bym nie trafił. Siema. Oj. A, jest objazd. To nie podczas ostatnich burzy. Po co wyciąć drzewo, jak można zrobić dróżkę dookoła? Jest, trafiliśmy. Pytanie w ogóle, czy tu zasięg jest?
zarąbista miejscówka, żeby sobie chatę postawić. Wisła i tuż nad Wisłą zamek. Zarąbisty widok. Jakbym był jakimś królem czy księciem, to jest idealne miejsce na postawienie sobie zamku. No chyba, że akurat wyleje, to wtedy trochę mniej. Czy to jest hodowla ślimaków? Tak mi się wydaje. Gdzieś na TikToku widziałem, że ktoś otworzył hodowlę ślimaków i to bardzo podobnie do tego wyglądało. Ulica Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie pojadę następnym razem, zapraszam Was na Twitcha. Z pierwszej osoby transmituję, jak jeżdżę. Tam zawsze znajdę czas, żeby z Wami pogadać. Dobra. Hashtag cover. Tak, rower elektryczny. E-bike. Dobra. Już do pracy. Dzień dobry. Ale to tego lepiej nie dodawać. O, kolega ze Stewarta, tak jak jechał na wprost, to myślałem, to się zastanawiałem, czy to Stasiu nie był.
zrobił to zlecenie i do nas dołączył. Ładnie mnie puścili. A to są ci sami policjanci, co tam. Oj, 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 Jerzyk. Pomożemy mu przejść? Czy już niestety za późno? Ojoj, on żyje. Kurwa. Dobra, Jerzyk. Jerzyk. Jak go tu przenieść? Jerzyk jest, siedzi na środku. Przestraszony jest. W ręce bym go nie łapał, on jest naprawdę ostry. Wiem, łapamy. Tak. Super, miłego dnia. Dobra, to lecę do... A tam jest jednokierunkowa. To tędy polecę. Nie lubię tej drogi strasznie, tak tu trzęsie. Co, szeroka wpadła? Szeroka wpadła. To czemu nie jechałeś? Co mnie sądzę? Myślałem, że walczycie o czasy. Dojeżdżałem do pułku, nie? Tam do siebie, do starego siedle. Nie spłaciłem zamówienia już. Dzięki. Co rulia? Marna kamerka, ale ty, bardzo. Bardzo. Dobra. Jak tam nagrywasz? Czy mam pytanie. Ty na żywo jest. Tobie, czy... A na żywo? Na Twitchu. Na Twitchu? No. O kurwa, to pozdrawiam widzów. No to jak coś, to napiszę do ciebie, zobaczę streama. A ty tak nagrywasz, wiesz, sportowo, że wiesz, powiedzmy, globo jeździć takie rzeczy i nagrywasz sobie trasę. Nie, coś takiego nie. Dobra, nie przeszkadzam drogi, pozdrawiam twoich widzów. Udanej imprezy. Udanej... Nie, przepraszam. Dla mnie udanej imprezy, a dla was wszystkich udanej nocy. I wzajemnie. Miłego. To jest piękny. Wiadomo, lepszy niż Bydgoszcz. Zapraszam. Dziękuję panu. O, to widzę, coś się wesołego działa, jak nie było. Nie, to podjechali, tylko gadali. Kurwa, to tam szybko jest weselej. Informacja dobra czy zła? A są dwie? Tak, są dwie, dobra i zła. Dobra to taka, że zamienienie jest daleko i dużo zarobię. A zła to taka, że dopiero co tam jechałeś i wyzywałeś tą drogę. Po tym bruku? Po tym bruku. Jedziemy na winnicę, mordo. A, no, ale na winnicę, tędy? Nie. Na winnicę. Ale to ja nie byłem na winnicy. Ale przejeżdżałeś przez drogę, gdzie się jedzie na winnicę. Nie, można pojechać inną. Patrz, poprowadzę cię lepszą drogą na winnicę. Coś tu się dzieje.
i widzisz, wcale nie trzeba brukiem. Jak wyremontują, to tędy będzie się jeszcze lepiej jeździło. Jak wyremontują bulwar, dobra, się będzie dobrze jeździło. Co tak wolno? Co tak wolno? Pod górkę tylko lekko jest. To za bardzo uciekliśmy. To co, dostarczaj. Tak. Mama Fatima dzień numer dwa. Chuj. Jest późno. Chuj, ale nie wie. Pa, pili się nie wylało. Szok. Szok. Nie jesteś prawdziwym kurierem, jak nie wylałeś. Komu maczka? Ktoś głodny z czatu? Dawaj. Nikt nie. Ja bym nie miał zwrotu. Nie, ale niestety jest zdjęcie. Jakby było do rąk własnych, ktoś nie zbierasz, ale dla mnie. Zawsze mam taki fajny nawyk, nie? Jak lubię zdjęcie, to daję klientowi okejkę. Okay. Mi się podobało. No pokaż mi, że dzisiaj zarobiłem, ale halo. Ty wiedziesz. Nic. Nie no. Póki to, bo na to ładnie jest. 140? No ładnie jest. Jest 141 dzisiaj. Więc dzień mogę zalecić do udanych. Za ile godzin? Od 18. To jest, mamy równo 20. O, równo 17.55 dostałem zlecenie, to liczmy sobie od 18 do 23 mamy 5 godzin. To zróbmy, ile tam śpiewałem. 142 na 5. 142 podziel na 5. To jest prawie 3 godziny na godzinę. Dawaj tędy. Nie masz jechał tędy. Kurwa, nie. Ej, tak to... No, będę miał tu ciężej. Pierwszy. Nie, ja jeszcze miałem zamówienie na telefon. Prywatne. A ja mam cię jeszcze rower. Co? Ja mam cię jeszcze rower. A ja mam kurczę nogę. Którą? Prawą czy lewą? Lewą. Ja u mnie nie piłem jeździć rowerem, ale rower to fajnie mi dopuszcza. Powiedział mi na krótkie dystanse. Robisz krótkie, tylko dużo krótkich. Nie no, tam krótkich, tak w miesiącu 1200 się zrobiło. To gdzie teraz? Teraz idziemy do Zahira. Oczywiście, już nie dalej. A gdzie jedziemy? A to czemu tędy? Na którego Zahira chcesz jechać? To dawaj ulicą, nie chodnikami. No jedziemy. Jak dorośli, drogą. Nie po chodniczkach! To już twoje? Tak, to już twoje. Ty tak nie powiedziałbym, że to ja ci wiem. A na paragonie nie masz? No właśnie, czeka, zaraz to sprawdzę, że ja, ale... Masz, na dole jest. Nie, no to się... Chyba nikt normalny nie zamawia naraz tych lorów. Trzech małych jeszcze? No, trzech małych. No. A jest faktycznie. Numer zamówienia 8005. Dobra.
Na razie. I hulajnoga na środku ścieżki. Hulajnogi stawiamy z boku. Już nie wyj, żeby nikomu nie przeszkadzały. Jak ma się minąć dwóch rowerzystów, jak hulajnoga stoi na środku, a co gorsza leży. A dobra, możemy podjechać na dworzec. Myślałem, żeby tu przy Kaszowniku, ale rzeczywiście na dworzec jest kawałeczek. To co, dzięki za oglądanie i zapraszam na następne transmisje. Na TikToka, na YouTube'a, na Instagrama. Wszędzie, gdzie tylko chcecie.